Cześć, z tej strony gra w Zero Vlog Literacki. Dzisiaj zacznę od takiego suchara, którego wymyśliłem na poczekaniu, a brzmi on tak. Philip Springer wchodzi do swojego pałacu, patrzy w lustro i mówi: lustereczko, lustereczko, powiedz przecie, czy jest lepszy od mojego o polskiej rzeczywistości potransformacyjnej reportaż na świecie? A lustereczko odpowiada tak: nie ma i nie będzie. No dobra, sucho się strasznie zrobiło, trzeba się czegoś napić. Mam trochę herbaty. Kacza kupa. Jaka nazwa herbaty, polecam swoją drogą. Okej, już lepiej. Możemy zaczynać. Nie ma i nie będzie to reportaż, czy też zbiór reportaży Magdaleny Okraski o polskich miastach, niegdyś miasteczkach, miastach związanych z przemysłem, które bardzo źle wyszły z transformacji po roku 89. Książka, o której bardzo już było głośno z powodu wielu negatywnych i wielu pozytywnych recenzji, która podzieliła, nie, która po prostu ujawniła pewne podziały w Polsce obecne od lat. No, reklamował ją nawet sam pan premier, tak, który być może jakiś nawet pocałunek Almanzora na tej książce złożył, bo takie mam wrażenie, że tu niektórzy z recenzentów, że tu premier tu się wypowiedział, więc ja też muszę i tak dalej, i tak dalej. No, ale akurat uważam, że to było nawet ciekawe na polskiej scenie politycznej. Ja mam wrażenie, że zdecydowana większość tych zarzutów to są zarzuty natury osobistej. I z czego to wynika? Wynika to po pierwsze z takiego faktu, że wyciąga się pewne rzeczy, które być może nawet są uzasadnione, nawet byłyby uzasadnione, ale rozdmuchuje się je do takiego stopnia, który w odniesieniu do innych reportaży, do jakichś bożyszcz reportażu, takich jak na przykład Kapuściński, tak, byłyby one zmiecione z powierzchni ziemi momentalnie. Zwróćcie uwagę na krytykę Kapuścińskiego, jego twórczości oczywiście to mam na myśli, która często jest bardzo mocno uzasadniona, jest praktycznie nieobecna w przestrzeni publicznej. Tak, powiesz coś złego o reportażu Kapuścińskiego, że on coś tam zmyślił, przekręcił i tak dalej, koniec, kropka, przecież to nie można w ogóle, jakim prawem, tak? Że to jest reportaż, to nie jest książka naukowa. Otóż okazuje się, że to samo środowisko może tworzyć te same argumenty, podobne argumenty, analogiczne, jeżeli mówią o książce kogoś, kogo nie lubią zwyczajnie, bo to o to po prostu chodzi, tak? I wiecie, nie będę wam teraz tłumaczył, jakie tutaj są podziały na lewicy, że tak się wyrażę, tak, kto kogo lubi, kto z kim, przeciwko komu. Czasami są bardzo zaskakujące, bo tu mnie na przykład zaskoczył Ziemowit Szczerek. To, że Rafał Woś jest na końcu w blerbie, okej, jeszcze jestem w stanie zrozumieć, ale że co tam robi Ziemowit Szczerek, okej, no nie spodziewałem się. W porządku, tak, a po drugiej stronie nagle się znajduje tam Springer, Szczygieł, kto tam jeszcze, Szot, ten Piknik na Skraju Głupoty i w ogóle to cała masa różnych dziwnych ludzi. I popatrzcie sobie na te zarzuty. Ja zresztą później się jeszcze za chwilę do nich odniosę, ale one wszystkie wynikają z jakichś takich osobistych tutaj animozji i jeszcze z jednej rzeczy, to jest takie tak zwane obsikiwanie terenu, jak to się czasami w gwarze naukowej, ale też twórców różnych mówi, że ktoś sobie obsikał teren i wydaje mu się, że to jest tylko jego i ktokolwiek mu wchodzi w ten teren, pisze na ten sam temat, to momentalnie trzeba go wyautować, tak? Walka tutaj o jakieś tematy. Natomiast już przechodząc do samej książki, co tutaj nie ma i nie będzie mamy? I ja wam chciałem przede wszystkim zacząć od tego, czym ta książka nie jest i czego w niej nie znajdziecie. Znaczy, po pierwsze, i to mnie kupiło,
To mnie naprawdę kupiło i tutaj okraska mi uświadomiła, czego ja nie znoszę w polskim reportażu. Nie ma w tej książce reportera kaznodziei. Reportera, który z ambony mi mówi, jak ma być, jak jest, który ocenia. Oczywiście to jest prawo reportera. Tak? Tego się dzieci w szkole uczą, że reporter ma prawo oceniać, wyrażać swoje opinie. Tak? Nie jest absolutnie zabronione. Ale polski reportaż ma to do siebie, że on z osoby reportera robi jednego z bohaterów wydarzeń. Są oczywiście wyjątki, nie? Ale popatrzcie sobie na stare reportaże Szczygła o Czechach, więc tam gdzie on pisał o ludziach, o Czechach znanych albo nieznanych, to było wszystko w porządku. Ale już tam się nagle zaczynały tworzyć takie reportaże, gdzie Szczygieł z pozycji kaznodziejskiej nam mówił, tak jak te Czechy wyglądają, patrz Polaku, te Czechy to są takie, takie i takie. I to potem im dalej, im te kolejne tomy, tym tego było więcej, podobno już te ostatnie reportaże, to już te nieczeskie, tak? To już jest na maksa pociągnięte w taką właśnie reporterkę, gdzie tu ci elita z wyżyn człowieku tłumaczy, tak? Jak czytałem Springera, to 13 pięter na przykład, okej, to było bardzo dobre, ja nie mówię, że nie, tak? Ale tam cały czas mi wyłaził ten Springer. Cały czas się tam pojawiał, tak? W ogóle w jego tekstach to jest bardzo mocno widoczne, że on tam ci pojedzie do Łodzi, staje przed jedynym budynkiem z ostatnich lat, który nie podzielił łodzian i mówi, no to fatalne, to jest fatalne, tragiczne w ogóle, bo to ornament, który jest nieużytkowy, czy jakiś w ogóle, Jezus Maria. Tak? I to widać w tych książkach. Natomiast u Okraski tego nie ma. Tu oczywiście jest kreacja osoby reportera, ale ona się nam kreuje na taką równą dziewczynę. I to były też zarzuty. I wiecie, jeżeli tam Szot na przykład pisze, Piknik chyba też bodajże o tym wspominał, że to taka sztuczna kreacja, no po co ona się tak kreuje? Wiecie, ja nie wierzę w to, że oni nie wiedzą o tym, że obecność reportera w reportażu to też jest element własnej kreacji, tak? Tego, jak ja siebie widzę. Więc jeśli Okraska widzi siebie jako tutaj no, taką równą dziewczynę, która po prostu rozmawia, jest taka sama jak ludzie, z którymi rozmawia, to ma do tego pełne prawo, tak samo jak tutaj inni reporterzy mają prawo widzieć się jako ci, którzy przyjechali z większego miasta i patrzą i obiektywnie oceniają, bo oni lepiej wiedzą od tych miejscowych tutaj o co chodzi, nie? Więc jedni i drudzy mają prawo do tego. Ja jako czytelnik mam prawo wybrać, kogo wolę czytać, więc ja wolę Okraskę czytać, tak? I zarzucanie, że ona jest tutaj sztuczna, a tamci są prawdziwi, jest w ogóle jakimś totalnym nieporozumieniem. Ja nie wierzę w to, że Szot nie wie na przykład takich rzeczy. Ja myślę, że to po prostu wynika z tego, że oni się zwyczajnie nie lubią, więc patrzą tutaj, żeby sobie jakoś dogryźć nawzajem. Więc jeżeli ja mam czytać reportaże, to takie, tak? Kogoś, kto po prostu pisze wprost, że z moim rozmówcą poszliśmy i piliśmy, nie wiem, Tatrę z puszki na przykład, tak? Albo się poszliśmy, kupiłam sobie kostium w lumpeksie, czy tam w jakiejś chińszczyźnie i poszłam się opalać na plaży. W lumpeksie chyba jakimś, nie wiem. Okej. Okay. W porządku. Bardziej mi to odpowiada niż jakiś panicz z wielkiego miasta, który przyjeżdża i mówi mi, jak mam żyć. Zwłaszcza, że nie ma do tego żadnych predyspozycji z reguły. Dobra. Nie jest ta książka też jakąś tutaj gloryfikacją PRL-u. I tego bałem się najbardziej, szczerze mówiąc. I tutaj mogę powiedzieć, nie jest ta książka gloryfikacją PRL-u. Co najmniej w kilku punktach Okraska podkreśla, że te w PRL-u też się działo źle. Na poziomie gospodarczym to na przykład w tekście o Ozorkowie jest mowa o tym, że kiedy zakład ozorkowski już sobie wyrobił pewną markę na zachodzie, gdzieś tam za granicą, że sprzedawali w ogóle do różnych państw, no to przyszedł Gierek i zrobił połączenia zakładów, nadał im nową nazwę i nagle się okazało, że sprzedaż siadła, bo klienci zagraniczni byli przyzwyczajeni do pewnej nazwy, do pewnej marki, tak? Więc jak ją zastąpiono czymś innym, no to musieli się tam mocno nagłowić, co zrobić, żeby tę klientelę odzyskać.
Z drugiej strony, i to mnie bardzo ciekawiło, jak zobaczyłem, że jest tekst o Włocławku. O Włocławku, no bo teraz mówię pytanie, czy będzie coś o księdzu Popiełuszce. I okazuje się, że jest i to jest świetnie wprowadzone. Na koniec, jak już mamy tak całą tę historię tego zakładu, który upadł, na koniec Okraska jedzie, czy tam idzie nad Tamę zobaczyć to miejsce właśnie, gdzie zamordowano księdza Popiełuszkę. I to jest naprawdę kapitalne podsumowanie tego i takie powiedzenie do czytelnika, no słuchaj czytelniku, ja to dostrzegam, że ten system nie był idealny, że był daleki od ideału, ja piszę o czymś innym. A o czym ona pisze? No i właśnie, słuchajcie, tutaj przechodzimy do czegoś bardzo, bardzo interesującego, bo to nie jest książka, znowu, czego nie ma, to nie jest książka naukowa. Tak? Mimo całej masy tutaj informacji, tam nie ma tabelek, porównań, liczb, zestawień, tak, wyciągów z GUS-u czy tym podobne rzeczy, to jest jednak reportaż. Reportaż o zakładach, które padły. Bo Okraska dostrzega jedną rzecz. Jest w Polsce bardzo silna narracja. Tak? Rozwalono nasz przemysł, oszukano nas. Nasze życie wtedy było lepsze, kiedy tam pracowaliśmy. I tej narracji nikt tak naprawdę jeszcze nie dał głosu. Znaczy my ją słyszymy wśród naszych rodzin, wśród naszych znajomych. Być może sami też w nią wierzymy, to już jakby tutaj sami ją powielamy, tak? Każdy może sobie odpowiedzieć, ale tak naprawdę nie przypominam sobie, żeby w reportażach, w jakichś tekstach to się pojawiło jako taki głos może pozbawiony komentarza albo na równi z tym głosem reportera. Bo z reguły to jest tak, że ktoś tam coś mówi, przyjeżdża reporter, ten, co jest Polaczek, ten tutaj, tak. Ten gorszy sort Polaków, to oni se tam wierzą w te bajki, że było wspaniale było w tej Polsce lat 90. i współczesne. Znaczy ja w ogóle kocham lata 90., ale to dlatego, że byłem wtedy młody. Mam świadomość, że one były dalekie od ideału. Natomiast wracając do naszej książki. To Okraska dostrzega, oddaje tym ludziom głos, często nie komentuje ich wypowiedzi, co jej też zarzucano, chociaż ona oczywiście ma do tego prawo. Ale istotne jest coś innego, bo ona szuka odpowiedzi na pytanie, dlaczego ci ludzie tak mówią. Większość zadowala się odpowiedzią, no bo stracili pracę i mieli później gorszą pracę, gorsze płace. No ale dobra, to nie jest wszystko. No, wielu z tych ludzi na przykład wyjechało za granicę, zarabiają więcej, a mimo to jednak coś jest nie tak. To, co mówi Okraska, nikt nigdy nie powiedział mi, to dobrze, że mój zakład upadł. Nie padły takie słowa ani razu. Więc szuka odpowiedzi. I odpowiedź jest dość zaskakująca, bo okazuje się, że zakład w PRL-u to nie było tylko miejsce pracy. To były całe instytucje, które dbały o miejsce zamieszkania, które dbały o kulturę, bo na przykład tworzono jakieś biblioteki na tych osiedlach, które wybudowały zakłady, bo tworzono na przykład kina. Jest cały też o kinach rozdział, które upadły, tak? A mimo tego, że wcześniej jakby była w nich cała masa widzów, i jednocześnie też dbały o pewne relacje tutaj społeczne, tak? No bo jeżeli zbudowaliśmy osiedle, którego większość pracuje w naszym zakładzie, no to siłą rzeczy ci ludzie będą się spotykać, ci ludzie będą się integrować i to jest zupełnie normalne, tak? I to, na co wskazuje Okraska, to jest też to, że to nie jest taka krytyka transformacji, że nie, to było złe od początku do końca. Nie, tam nigdy nie pada takie zdanie. Wskazuje na coś zupełnie innego, że robiono to bezmyślnie, na rympał, na zasadzie takiej, że na zasadzie tego centralnego planowania ktoś sobie po prostu spisał, tak, likwidujemy, okej, okay, no i w pierwszym reportażu o Wałbrzychu jest na przykład, że dopisano takie zdanie, że no, trzeba tym ludziom zapewnić możliwość pracy w jakichś innych miejscach, no ale to tak napisano, no, papier jest cierpliwy, wszystko przyjmie. Więc to jest istotne. I teraz nikt nie wziął pod uwagę tego, że likwidując ten zakład, to jak domino posypią się też pozostałe rzeczy.
że popadają te kina, będzie problem z mieszkaniami, z osiedlami. Popatrzcie sobie na Łódź. Ja pochodzę z Łodzi, tak? Więc ja to doskonale wiem, jak to wyglądało. Tu akurat Łodzi nie ma, bo są mniejsze miasteczka, z Ozorków na przykład, bywałem, gdzie teraz się rewitalizuje za wielkie pieniądze całe kwartały w ogóle, to domów, tak? Przecież tego nie trzeba by było robić, gdyby ludzie, którzy tam mieszkali, mieli tyle pieniędzy, że mogliby dbać o te domy, albo gdyby był ktoś, kto by dbał o to. A nikogo takiego nie było, tak? Na to też się tutaj zwraca uwagę. I tych rzeczy oczywiście nie wpisuje się do tych wszystkich podsumowań, z których wynika, czy ta sposób, w jaki ta transformacja została przeprowadzona, był opłacalny, czy nie. Bo powiedzieć, że tutaj jakiś zakład był nierentowny, no pewnie był. Pewnie był. Tutaj też Okraska no, czasami stara się z tym polemizować, ale nie zawsze. Myślę, że też zdaje sobie sprawę z tego, że jednak większość tych zakładów była nierentowna. Znaczy nie mogłaby się sama utrzymać bez pomocy państwa. Problem polegał jednak na tym, że ich upadek ciągnął za sobą całą masę wydatków, których nikt nie widzi dzisiaj. I te pytania, które zadaje Okraska, są bardzo interesujące. Na tym poziomie ten reportaż to jest naprawdę kawał dobrej roboty. Jeżeli jednak chodzi o krytykę, nie ma i nie będzie, to zapewne widzieliście, jeśli się czytaliście jakieś recenzje, że jest bardzo dużo zarzutów dotyczących faktografii, pomylenia jakichś tam faktów, tam jakichś tam istotnych rzeczy. I teraz tak, część z nich jest uzasadniona i rzeczywiście one w jakiś sposób kładą się cieniem na moim odbiorze książki. Natomiast mam wrażenie, że większość z nich jest albo zupełnie nieuzasadniona, albo jednak trochę na siłę. No bo tak, zarzut, dlaczego Okraska widzi tylko to, co złe, jest totalnie bez sensu, bo ona nie, tu Szot na przykład pisał, bo ona nie widzi, że tu jacyś aktywiści działają w Wałbrzychu, ale to nie jest książka o Wałbrzychu. To nie jest książka o Wałbrzychu, to jest książka o ludziach, którzy żyli z górnictwa i stracili pracę, tak? I no nie wiem, kolejne pokolenie pewnie w jakiś sposób sobie radzi. Ona tam zresztą wspomina na przykład o hip-hopie, kilka razy się pojawia, tak? Że w jakiś sposób artystyczny tutaj się ludzie wyżywają, czy o graffiti, tak? A nie, bo tu o jakimś aktywiście nie wspomniała miejskim, ale o innym wspomniała, który robił na przykład spektakl teatralny. To jest w ogóle bardzo ciekawa historia. Zablokowany przez Toyotę. No, fascynująca sprawa. Więc nie rozumiem w ogóle takiego zarzutu. On by był uzasadniony, gdyby to rzeczywiście był taki bardzo mroczny, ponury obraz beznadziei, ale nie, no to nie jest tak. Tu są bardzo różne postawy ludzi. Jedni tacy, którzy walczą, jedni tacy, którym się udało mniej lub bardziej, drudzy, którym się nie udało. W Wałbrzychu zresztą jest wprost powiedziane, że część ludzi w jakiś tam sposób sobie poradziła, część nie, więc nie bardzo rozumiem. Natomiast rzeczywiście tak zdarza się, że na przykład, nie wiem, tam pomyli jakiegoś prezydenta, jakieś imię i nazwisko, tak? Są też zarzuty wobec tego, że nie sprawdza wszystkich informacji, które przekazują jej ludzie. Z tym, że To też nie do końca ma sens, no bo jakby, że tam informacja jest dotycząca jakiegoś pomnika i tu pisze właśnie ten cały no, piknik na starej głupoty, że a, bo tu Okraska napisała, że pomnik był za jasną farbą pomalowany i nawalał ludziom w oczy, on w rzeczywistości nie był pomalowany za jasną farbą, tylko był podświetlony. No dobra, okej, ale co z tego? No niewiele to zmienia. Jest jednak jeszcze jedna kwestia, bo większość tych zarzutów to są zarzuty jakieś takie, powiedzmy, lokalne, informacje lokalne, które bardzo ciężko jest zweryfikować, jeśli się tam nie mieszkało, tak? I jeżeli popatrzymy sobie na te krytyczne recenzje, w ogóle całe analizy, tak, gdzie ona tutaj błąd zrobiła, przecież piknik to wypluł z siebie recenzję chyba na, nie wiem, na parę ładnych stron. I on na przykład pisze tak, że Okraska nie wspomina o tym, że kopalnia siarki miała zły wpływ na ludzi, którzy tam mieszkali. I wspomina, i to dwa razy,
wspominaj to dwa razy. Na przykład informacja o tej specjalnej przychodni dla pracowników fabryki jest jak najbardziej podana, że oni mieli pewne choroby zawodowe. O ludziach mieszkających w Tarnobrzegu wcześniej, jeśli dobrze pamiętam, też jest. Zarzut, że wcale nie jest tak, że śmierdziało cały czas, ale z tego reportażu tak nie wynika. To jest wprost powiedziane, że jak jechał autobus, to śmierdziało w pewnych konkretnych miejscach, a po drugie, że oni okna otwierali i zamykali też w pewnych konkretnych godzinach, tak? Więc ja nie widzę w ogóle tutaj, żeby ona podawała w tej kwestii jakieś fałszywe informacje. Z shotem jest na przykład też jeszcze problem, bo on tam cały szereg wyrzutów stworzył i wystarczy zjechać w komentarze i tam ludzie piszą na przykład, że w ogóle on myli miejsca, zarzucając jej jakieś pomyłki, myli miejsca, że pisząc na przykład o tym, że no jak to ona napisała, że Wałbrzych był po wojnie miastem wielokulturowym, że to jest nieprawda. No okazuje się, że jednak prawda, bo z Wałbrzycha podobno Niemcy i Żydzi wyjechali najpóźniej w ogóle w Polsce na taką masową skalę, więc on w latach powojennych, dziesięcioleciach pierwszych, był rzeczywiście miastem jeszcze wielokulturowym, więc no i teraz pytanie brzmi, jeżeli ja nie jestem w stanie zweryfikować reszty tych rzekomych błędów, ale widzę, że ci recenzenci sami mylą się w co najmniej kilku zarzutach, to pytanie brzmi, komu mam wierzyć? I szczerze mówiąc, ciężko mi jest mi tutaj odpowiedzieć, ale jeśli przeczytam tę książkę jako takie zetknięcie się z głosem ludzi, po których walec historii się przejechał, to ja naprawdę nie muszę sprawdzać teraz każdego faktu. Mogę uznać, że oni się być może mylą, bo są rozgoryczeni. A dlaczego są rozgoryczeni? A tutaj już Okraska przychodzi z odpowiedzią, którą ja jestem w stanie uwierzyć. Ano dlatego, bo to, co im oferowano wcześniej, to była oferta na szeroką skalę, tak? A teraz niestety to wszystko musi się utrzymać, musi być rentowne i jest taka rzeczywistość, kiedyś była inna. Dla niektórych ta nowa jest lepsza, dla innych tamta stara była zdecydowanie lepsza, a my się zastanówmy, czy pewne rzeczy z tej starej nie powinny zostać przywrócone. I pod tym kątem ten reportaż się zdecydowanie broni. Tym bardziej, że jest to świetnie napisane. Te partie, w których tutaj autorka sobie jeździ po różnych dzielnicach i wyraża swoje opinie, często bardzo kontrowersyjne, ale które mi się bardzo podobają. Na przykład bardzo mi się podobało to, że wreszcie ktoś powiedział, że malowane na pastelowo bloki to nie jest nic złego, bo lepiej mieć kolorowe, wesołe, pastelowe osiedle niż jakieś szare nie wiadomo co. To chyba w tym pierwszym o Wałbrzychu. I naprawdę nie interesują mnie uczucia estetyczne jakichś libów. Po złości pomalowałbym co drugi blok na różowo, a pozostałe na jasno-zielono. Żeby po prostu tak wspaniale ze sobą współgrały, żeby być może im jakaś żyłka pękła nie wiadomo gdzie. No, więc to mi się akurat bardzo podobało i dużo takich kontrowersyjnych opinii związanych właśnie z estetyką, a nie tylko, wyraża, co bardzo, bardzo w pełni się prawie że zgadzam. Więc tak, i jest to oczywiście świetnie opisane. Oczywiście przy okazji też cała dyskusja na temat, no kto ma prawo mówić o małych miastach. Tutaj Żółczyk po prostu wyskoczył, że ale przecież ja napisałem powieść o małych miastach, to ja też mam prawo mówić. Oczywiście każdy ma prawo mówić o małych miastach. Natomiast tutaj jakby oddaje się głos mieszkańcom, tak? To jest istota tej książki. Żółczyk oczywiście zauważa, to mnie bardzo rozbawiło, że Okraska antagonizuje biednych i bogatych. No, ja powiem tak. Ja ogólnie rzecz biorąc wątpię, uważam, że wiele antagonizmów w Polsce jest mocno naciąganych, tak? Ale jeżeli jest jeden prawdziwy, taki od początku do końca prawdziwy, i taki, który może doprowadzić do jakiegoś fermentu w przyszłości, to są właśnie relacje biednych i bogatych. Nie trzeba antagonizować. To już jest. Z jednej strony i z drugiej strony.
I oczywiście okraska tutaj opowiada się po stronie tych biedniejszych, wykluczonych, tym samym pokazując, że postępuje tak, jak powinna postępować lewica. No niestety, taka jest prawda, tak? W podstawach bycia lewicowcem jest rozumieć, wypowiadać się za ludzi odrzuconych, za ludzi wykluczonych. I ona do tych prawdziwie wykluczonych ludzi w Polsce dociera, tak? Ja zawsze żartowałem sobie, tak już kończąc powoli, zawsze żartowałem sobie, że jedynym lewicowym politykiem w Polsce jest ojciec Rydzyk, bo to on stworzył audycję, do której mogą sobie dzwonić i wypowiadać się ludzie prawdziwie w Polsce wykluczeni. Ale teraz mogę powiedzieć, że do tej prawdziwej lewicy w Polsce dołączają okraskowie, tak? Okraska i jej mąż i całe środowisko Nowego Obywatela, bo to, co ja przeczytałem, jest to wizja, z którą ja mogę się zgadzać albo nie zgadzać. W pewnych punktach tak, w innych punktach nie, ale to jest wreszcie coś, co uważam, że dotyka ziemi. Tak? Jak to się mówi, że dotknij trawy, o, dotyka trawy. To jest pierwsza taka od dawna lewicowa wizja współczesnej Polski, która jest rzeczywiście zakorzeniona w tym, co się dzieje. Nie jest, to nie jest jakiś fantazmat, to nie jest wydumane w żaden sposób. To jest prawda. Wystarczy pojechać kawałek dalej od wielkiego miasta albo wyjrzeć czasami przez okno, żeby to dostrzec i zobaczyć. To nie dotyka jakichś malutkich grupek społecznych, to dotyka całej masy ludzi. Więc tym mnie ta książka kupuje. Naprawdę. Bardzo mi się dobrze ją czytało. Zastanawiam się jeszcze nad oceną tutaj ostateczną, bo być może te poszczególne reportaże były za krótkie. Być może lepiej było skupić się na jednym takim zakładzie, niż jakby robić tutaj przegląd całej Polski. Trudno mi teraz powiedzieć. Natomiast na pewno 7 na 10 to jest na pewno. Czy więcej? Muszę sobie tę książkę trochę w głowie ułożyć. No i wtedy zobaczymy jeszcze, czy nam się zmieści do naszego podsumowania najlepszych książek w roku, ale myślę, że na jakieś tutaj wyróżnienie ma szansę. Polecam naprawdę, polecam skonfrontować, jeżeli lubicie w ogóle reportaże, to napiszcie mi w komentarzach, dlaczego na przykład wolicie, jeśli tak jest, oczywiście Szczygła od Okraski, czy tam Springera od Okraski, albo w przeciwną stronę, bo ja tu widzę zupełnie inne podejście do reportażu, zupełnie inną wizję siebie, rozmówców, i tak dalej. Bardzo, bardzo byłbym ciekawy tutaj. Ja jeśli chodzi o mnie, to zdecydowanie tutaj tak team Okraska i gdyby tak wyglądały reportaże w Polsce, to nie mówiłbym, że to jest najbardziej znielubiony przeze mnie gatunek literacki, bo przyznam szczerze, że nie ma i nie będzie. To przeczytałem chyba w 2 czy 3 wieczory. Czyta się to naprawdę wyśmienicie. No dobrze, a ja się z Wami już żegnam. Nie wiem, co będzie w przyszłym tygodniu, ale pora już chyba powoli, pora na jakieś takie trochę inne odcinki niż recenzje. Zobaczymy. Zobaczymy, jak nam się to uda. To był Graf Zero, vlog literacki o książkach, o literaturze, o kulturze. Bez pardonu.